Naszym drugim wykładem w dzisiejszym spotkaniu będzie wykład profesor Karoliny Kropielnickiej z Polskiej Akademii Nauk, oddział w Gdańsku, jak rozumiem. I tytuł wykładu, który tutaj widzimy na slajdzie, to Wielkie problemy małych wartości w matematyce obliczeniowej, równań różniczkowych, mechaniki kwantowej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego seminarium i za to, że mogę się podzielić swoimi zainteresowaniami matematycznymi. Jeżeli chodzi o oddział, to jest bardziej skomplikowane. To jest Gdański Oddział Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Moje zainteresowanie matematyczne od kilku dobrych lat, około 7, to matematyka obliczeniowa dla równań różniczkowych mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa używa równań różniczkowych, które opisują ewolucję bardzo małych cząsteczek, jak molekuły, atomy, elektrony, protony. Cząsteczki te mają bardzo małą masę, bardzo dużą prędkość przemieszczania się. I o ile one są fizycznymi obiektami w przyrodzie, we wszystkim, co nas otacza, o tyle w mechanice kwantowej nie są już elektronami, ale są falami. Nie takimi fizycznymi falami jak w wodzie, ale totalnie, absolutnie abstrakcyjnym obiektem matematycznym. Czyli jeżeli taka fala, jak tutaj nierówno narysowałam, jest rozwiązaniem równania różniczkowego, to nazwijmy sobie tą falę u od xt, jeżeli weźmiemy jej moduł i podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy funkcję, która jest gęstością prawdopodobieństwa tego, że opisywana cząstka, na przykład elektron, znajduje się gdzieś w przestrzeni x. To jest tutaj przestrzeń x. No i tutaj widzimy na tym przykładzie, że najbardziej prawdopodobne, że w tym miejscu znajduje się elektron. Bardzo nieprawdopodobne jest, że gdzieś tutaj, gdzie są te wartości zerowe. To jest mój rysunek, bardzo nierówny, a tutaj już są poważne obliczenia numeryczne. Różnica jest taka, że tutaj mamy pewien potencjał zależny od przestrzeni, tylko nie od czasu. Na chwilę obecną to będzie bardzo ważne, bo o tym będę na tym skupiona przez większość, przez cały wykład. Ten potencjał na rysunku to jest tutaj ta niebieska linia. Tutaj jest zmienna przestrzenna i to są takie stop klatki. Tutaj jest moment T0. Czyli widzimy, że ta tutaj paczka falowa, wave packet, ma zarówno część zieloną i żółtą i to jest część rzeczywista i urojona rozwiązania równania mechaniki kwantowej. Ta czerwona część to jest kwadrat z modułu. Czyli widać, że w początku T0 ustawiliśmy największe prawdopodobieństwo gdzieś tutaj przed potencjałem obserwowanej jednostki. I teraz, jak damy chwilę czasu na ewolucję systemu, który jest na ewolucję systemu, to widzimy, że to prawdopodobieństwo się tutaj troszeczkę zmniejsza, ale rozszerza, czyli jest możliwe już, że on gdzieś ewoluuje tutaj na tej kracie potencjału. Takie symulacje numeryczne będziemy myśleć, żeby spełniały pewną własność. Otóż proszę zauważyć, że jeżeli kwadrat z modułu przecałkowany po przestrzeni, tu akurat minus 1, 1, ale po całej przestrzeni, bo wynika to z warunku zadania, do którego był ten przykład, to jest norma L2. I ona zawsze będzie 1, dlatego że to jest gęstość prawdopodobieństwa. Czyli
cząsteczka gdzieś musi być. I czyli to jest niezmiennik równań w mechanice kwantowej, jeden z wielu. My chcemy, żeby metody numeryczne, tego tak naprawdę chcą fizycy i chemicy kwantowi, żeby równania, żeby metody numeryczne były takie, żeby dokładnie ta wartość była zachowana podczas całkowania numerycznego. Ona nie ma być przybliżona, ona ma być dokładnie równa 1. No i teraz tutaj pierwszy przykład, czyli równanie Schrödingera. Gdzie mamy pochodną po czasie, gdzie mamy Laplacian, gdzie mamy ten potencjał. Potencjał, to jeszcze tak powiem, że potencjał to może być rozumiany jako środowisko, w którym system ewoluuje. Czyli to na przykład może być pole elektromagnetyczne, pole elektryczne, może być to laser, który oddziałuje na ten układ. Tutaj mamy M, która jest masą cząsteczki. Przedział, na którym obserwujemy, tutaj jest przykład tylko w R, żeby wszystko się łatwiej rysowało. Oczywiście RN, mamy przykłady, prezentujemy w pracy wszystko dla R, przykłady numeryczne, które prezentujemy są dla RN, po prostu to upraszcza znacznie zapis. Przedział przestrzenny jest bardzo duży, ponieważ ta cząstka, strzelamy ją i ona może być wszędzie, dlatego bierzemy sobie bardzo duży, zakładamy, że mi jest znacznie mniejsze, jest bardzo bliskie zero. Stała Plancka, i to są właśnie te małe wartości, duże wartości, to jest bardzo duża prędkość, gdzie ta masa, gdzie ta cząsteczka może wystrzelić, to jest bardzo mała masa. I tutaj jeszcze dochodzi nam H-bar, to jest stała Diraca. Stała Diraca to jest stała Plancka podzielona przez 2π. Planck zauważył, że energia nie jest emitowana jako w sposób ciągły, ale w kwantach i każdy kwant ma tej energii ilość stała Plancka razy częstotliwość fali. Rzeczywiście częstotliwość jest wielka, a do tej pory mylono tą ciągłą emisję energii z emisją w kwantach, to jak mała musi być stała Plancka. Stała Plancka skaluje jak 10 do minus 36, a stała Diraca niewiele większa. Więc to będą wartości, które po prostu niszczą nasze obliczenia. Ja współpracowałam bezpośrednio dwa razy faktycznie z praktykami, nie matematykami, chemikami, tylko takimi chemikami. Więc raz to był i w jednym i w drugim środowisku spotkałam się z tą samą techniką. Mianowicie chemicy kwantowi z Sherbrooke, z Kanady, tam jest bardzo mocny ośrodek. Chemicy, tak? Czyli rozważają trochę inne przykłady, trochę inne równania ich interesują. Ale co oni robią? Oni biorą przestrzeń i ja nie wiedziałam dlaczego. Ściskają ją do takiej maluteńkiej rurki i obserwują w bardzo długim czasie. Teraz pracuję nad równaniem Schrödingera z potencjałem Coulomba z fizykami z Gdańska. I co oni robią? Ja patrzę, znowu ściskają zmienną przestrzenną do bardzo maluteńkiej i opracowują to na bardzo długim przedziale czasowym. Dlaczego? I teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, na następnym slajdzie ten przedział będzie już taki bardziej ludzki, ja go nie ścięgnę, bo oni mają taką cienką rurkę jak 10 do minus, jak minus 10 do minus 3, 10 do minus 3. Ja tutaj wezmę coś, na czym ja na tym wcześniej pracowałam, zanim zaczęłam współpracować. Tutaj zrobimy pewne przeskalowanie. Także x będzie od minus 1 do 1. Wprowadzimy stałą epsilon, która będzie stałą Plancka przez mu. Czyli będzie przeskalowany ten problem. Przerzucimy to, co zostanie tam z tej stałej Plancka, czy z tej jego epsilon na prawą stronę równania i pozbędziemy się części urojonej z lewej strony równania różniczkowego. Z takim równaniem dużo milej się pracuje. I teraz epsilon mu przeważnie ma, i to się dowiedziałam właśnie już od praktyków, mniej więcej skaluje tak jak masa jednostki. Co do wielkości, co do masa
obiektu, który obserwujemy. To będzie, to nam bardzo zmniejszy ten przedział przestrzenny, ale sprawi, że epsilon, mała stała planka, jest wciąż mała, ale dużo lepsza do ogarnięcia niż stała planka, prawda, czy stała tiraka. Wciąż z tym równaniem będzie problem. Proszę zobaczyć, to jest część energii, bo w ogóle to jest, tutaj ta część odpowiada za energię kinetyczną, a ta za energię potencjalną układu. Czyli co widzimy, że energia potencjalna wykładu ma bardzo duży współczynnik, kinetyczna bardzo mały. Trzeba uważać, żeby on nie był tak mały, żeby się nie schował w błędy obliczeniowe. I teraz, tutaj jest przykład dla równania Schrödingera, gdzie epsilon skaluje jak 10 do minus drugiej. To jest tutaj ten nasz potencjał, tutaj widzimy, jaka jest fala. Natomiast jeżeli tylko zmniejszymy rząd wielkości o 1 epsilon, czyli to będzie 10 do minus czwartej, jak bardzo intensywne fale wchodzą w rozwiązaniu równania Schrödingera. I tak jest z równaniem Diraka, Kleina, Gordona, Grospitajewskiego. To jest charakterystyczne dla wszystkich równań w mechanice kwantowej. W oczywisty sposób tutaj metody różnicowe, ilorazów różnic skończonych, nie znajdą zastosowania, dlatego że pokazał to Shijin, Peter Markowicz i Christoph Sparber, że niezależnie jak delikatny byłby warunek początkowy, nawet gdyby nie był oscylujący, to po chwili ta stała planka, ta epsilon, to już przecież przerobiona, sprawi, że oscyluje w przestrzeni rozwiązanie, ma częstotliwość jak epsilon, jak 1 przez epsilon. Czyli trzeba byłoby wziąć krok czasowy mniejszy niż epsilon i to znacznie, żeby wychwycić te wszystkie oscylacje. Dlatego tak ściskamy przedział przestrzenny, żeby to liczyć. Teraz co zrobić, żeby jego tak nie ściskać, żeby pozwolić trochę, dać troszeczkę, obserwować cząstkę na trochę większym przedziale. Wchodzą inne metody. To będą metody albo asymptotyczne, numeryczne, to będą metody śledzenia obserwabli. Ja bym dzisiaj chciała się skupić na metodach dekompozycji pola wektorowego. I w takich podejściach to przede wszystkim w pierwszej kolejności tradycyjnie bierze się przedział przestrzenny i nakłada się na niego siatkę z M elementa. Wówczas, jeżeli U podkreślone jest już wektorem, to wówczas przy dyskretyzacji, teraz tak, jaka to ma być dyskretyzacja? Dyskretyzujemy tylko przestrzeń, nie czas. Dyskretyzację weźmy sobie najlepszą, jaką chcemy i jaką lubimy. Na tym etapie możemy sobie wziąć jakąś spektralną metodę kolokacji albo metodę Fouriera. W każdym razie, żeby to była jakaś metoda spektralna, żeby ten błąd był jak najmniejszy, eksponencjalny. Oczywiście inne też są możliwe, ale tutaj weźmy dokładność najlepszą, jaką możemy, ponieważ liczymy się z wielkimi oscylacjami. Jeżeli weźmiemy na przykład metodę Fouriera, no to K2 będzie macierzą aproksymującą Laplacian, a macierz DV będzie operatorem, będzie macierzą aproksymującą operator mnożenia przez potencjał V. Metody, i teraz tak, bardzo fajnie, bo mamy tutaj bardzo prosty układ równań różniczkowych zwyczajnych. Proszę zauważyć, że to jest macierz, ja znowu podkreślam, że ona nie zależy od T. Ona nie zależy od T, ona jest autonomiczna. Więc jeżeli ona nie zależy od T, to jest po prostu trywialne, znamy w przestrzeni. Przybliżyliśmy ten problem najlepiej, jak się da, metodą spektralną, a w czasie rozwiązujemy analitycznie. I wszystko wygląda fajnie. Ale niestety, jak numerycznie policzyć taki eksponent? To jest bardzo droga sprawa. Zasobowo, czasowo. Dlatego, że mamy tutaj
bardzo dużą macierz. Ktoś powie, diagonalną, dlatego po spektralnej metodzie kolokacji mamy tutaj diagonalną macierz. Ale w sumie z tą częścią przestaje być diagonalna. I ta część jest malutka, ta wielka, sumarycznie to jest wielka macierz, której ciężko policzyć wartości własne, liczenie kolejnych potęg macierzy w ogóle by zabiło kosztownie cały pomysł. No to tutaj bardzo fajny pomysł, wprowadzamy time stepping, czyli zakładamy, że doszliśmy do miejsca Tn, bierzemy krok czasowy delta t i obliczamy u od Tn, mając tutaj ten malutki krok czasowy, istotnie zmniejszamy rozmiar macierzy. Pułapka jest taka, że tu mamy bardzo małe epsilon i jeżeli pomnożymy to jeszcze przez krok czasowy, to niestety to może wpaść, to może być tak małe, że zgubi się nam w obliczeniach jako błąd precyzji. Także tutaj trzeba zrobić coś sprytniejszego i Marlies Hogbrook i Christian Lubik bardzo dobrze zastosowali, opracowali i opisali metodę podprzestrzeni Kryłowa do obliczenia takich eksponentów. Ona jest dobra, aczkolwiek ona jest dobra do małych macierzy. Tutaj te macierze są jednak wciąż dość duże. Tutaj przy tym epsilon i m, one będą duże dlatego, że tu mamy jeszcze dyskretyzację w przestrzeni, gdzie mamy 1 przez m elementów, czyli rozmiar tej macierzy 1 przez m będzie bardzo duży, ta też tak naprawdę jest powiększona. Więc tutaj stała błędu będzie się bardzo duża wkradała i będzie potrzeba dosyć dużo ilości obliczeń iteracji Lanczosa w przestrzeni Kryłowej. No to co można zrobić? Operatorial splitting, Wei Zubao, Xi Jin, Peter Markowicz napisali wspaniałą pracę przeglądową na temat równania Schrödingera. Operatorial splitting to jest tak naprawdę dekompozycja pola wektorowego, czyli wróciłam na chwileczkę tutaj. Dekompozycja pola wektorowego stosowana jest nie tylko w mechanice kwantowej. Ja też stosowałam w metodzie cząstek w biologii, gdzie były przestrzenie na miarach. To zależy, to jest bardzo ogólna znana metoda i teraz na czym ona polega? Mamy równanie różniczkowe, to jest nasze pole wektorowe. Rozwiązujemy to równanie różniczkowe, zapomnijmy na chwilę, że możemy to zrobić w sposób analityczny, dlatego że zaraz jak tylko tutaj wpiszemy zależność od czasu, to już nie będziemy mogli tego analitycznie liczyć. A nawet jeżeli policzymy to analitycznie, to tak jak mówiłam, tutaj będziemy chcieli coś rozdzielać. Więc to jest tak, wprowadzamy time stepping, zapominamy o tej części i z krokiem H liczymy takie równanie różniczkowe, jak widzimy. Dostajemy wynik i na ten wynik działamy takim równaniem różniczkowym, też z krokiem H. To się mówi dekompozycja pola wektorowego, czyli o krok H idę z jedną częścią pola wektorowego, o krok H z drugą częścią pola wektorowego. Taka dekompozycja to jest Littrother splitting. Metoda pierwszego rzędu, bardzo sympatyczna właśnie przy metodzie charakterystyk na przykład. Tutaj my idziemy od razu już nie w Littrother splitting, ale idziemy... Przepraszam najmocniej. Go to application. Ojej. Co tu zrobić? Już wyłączę tylko na stałe telefon. Teraz nie potrafię się zdenerwować, nie potrafię już. A, wyłączyłam. Dobrze jest. Przepraszam. Dobrze, i teraz ja od razu idę nie w Littrother splitting, tylko od razu idę w trochę lepsze, w metodę globalnie drugiego rzędu, w strang splitting. Na czym to polega? Na tym, że biorę jedną część pola wektorowego, przesuwam się z nią o krok H, ojojoj, przepraszam bardzo, ja tutaj widzę, zauważam błąd, tutaj powinnam się przesunąć o krok 1/2
z polem tutaj jedna druga, a tutaj jeden. Czyli o krok, tutaj przesuwam się o krok jedna druga delta t z tą częścią pola wektorowego, o jedna druga delta t z tą częścią pola wektorowego i otrzymuję strength splitting. On jest o tyle lepszy od Kitrotera, że ma wyższy rząd przy niewiele większej złożoności obliczeniowej. To jest bardzo dobre rozdzielnictwo pola wektorowe, dlatego że jeżeli użyjemy w przestrzeni metody spektralne, to wówczas druga pochodna, Laplacian, aproksymowany jest przez macierz, która jest symetryczna i cykliczna. Zatem może być zdiagonalizowana przez szybką transformatę Fouriera z kosztem n log m, duże m, logarytm z m. Natomiast ta macierz jest diagonalna i z niej eksponent jest liczony niemalże za darmo. No to fajnie, że umiemy rozdzielać, tylko szkoda, że przy tak dobrej dyskretyzacji przestrzennej mamy tylko drugi rząd zbieżności w czasie. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest stała błędu, która niestety zależy od 1 przez m, bardzo małej wartości, i od epsilon, które występuje w naszej w naszym wyjściowym równaniu. Ta stała błędu, także ona jest na tyle poważna, bo robiliśmy tutaj obliczenia, że nie można jej zaniedbywać przy takich splittingach. Tutaj chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, o wyniku i na jednym się skupić, który był dosyć fundamentalny. On był otrzymany już w 2014 roku, więc to jest historia taka, że byłam wtedy, w czasie, to był 2012 rok, na postdoku u Ariei Zerlesa w Cambridge. On akurat wrócił z jakiejś konferencji i przy przerwie kawowej mówi, no takie problemy z tym splittingiem, tak dobrze w przestrzeni, że się nic nie da zrobić w czasie lepiej. I to był nasz początek przygody z mechaniką kwantową. I dla niego, i dla mnie. To, co się nam udało zrobić, ponieważ żeśmy bardzo dużo rozmawiali, na szczęście było bardzo dużo ekspertów, między innymi Peter Markowicz, wtedy jeszcze był w Cambridge. Mogliśmy dużo rozmawiać, dostaliśmy bardzo dobrą lekturę. Udało się nam wyprowadzić we współpracy z Filipem Badern i Pranawem Singh metodę asymptotyczną, która ma bardzo konkretne własności, jest bardzo dobra dla równania różniczkowego Schrödingera. Ona była wprowadzona dla równania różniczkowego Schrödingera z potencjałem autonomicznym, niezależnym od czasu i ujęcie semiklasyczne, czyli tak wszystkie te wredne małe parametry. To jest dekompozycja pola wektorowego, bo tutaj mamy wyjściowe pole wektorowe i rozkładamy je na szereg innych pól wektorowych. Wszystkie one zależą od kroku czasowego, epsilon i od zdyskretyzowanych macierzy. Stała błędu nie zależy od 1 przez n, a nie od epsilon. To jest taka bardzo ważna cecha charakterystyczna. To, co jest jeszcze ważne, to to, że to jest rozwinięcie asymptotyczne. To znaczy, że mierzymy promień spektralny. Jeżeli mówię o wielkości obiektu, tego R0, bo to będzie jakaś macierz, to jej promień spektralny, macierz lub operator nieskończenie filowymiarowy, zaraz do tego dojdę, to jej promień spektralny może być jasno wyliczony w sensie, jak ono skaluje w porównaniu do epsilon. Znowu te wszystkie wartości są ujarzmione, dlatego to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że tutaj już nie ma żadnej stałej, która by zależała od tych wartości. Proszę zauważyć, że ta i ta wartość będą duże, one będą oscylowały jak e do zerowej, ale R0 to będzie nasza k kwadrat, to będzie to, co my lubimy, dv,
R2, wszystko co większe od R2, R3, to już będą macierze, które trzeba liczyć, eksponenty trzeba już liczyć jakimiś innymi metodami. Tam już się nic nie wymyśli, żeby zrobić fast Fourier transform albo żeby one były diagonalne. Tam będziemy używali przestrzeni Krylowa, ale ponieważ one mają promień spektralny bardzo mały, to wystarczą 2-3 iteracje na czasie, żeby otrzymać dobrą zbieżność. Czyli mówimy na to, że to jest rozwinięcie asymptotyczne, ponieważ coraz mniejsze, im większy chcemy otrzymać zbieżność, to coraz mniejsze macierze dokładamy. I o coraz mniejszej wartości, czyli które będą coraz łatwiejsze do wyliczenia tak naprawdę. Chciałabym opowiedzieć o pomysłach, jak możemy tutaj sobie wyprowadzić coś takiego. Przede wszystkim przedstawię splitting Stranga, Baker-Campbell-Hausdorff formula i pokażę, jak jest wyprowadzane. Wyprowadzenie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, będziemy pracowali w algebrze Liego, powiem dlaczego, na operatorach nieskończenie wielowymiarowych i jak to robimy, że umiemy sobie radzić ze stałą błędu. Więc to jest metoda dekompozycji pola wektorowego. Tutaj mamy pole wektorowe, które rozkładamy na szereg innych. Taki Zassenhaus jest bardzo dobry, on jest asymptotyczny w delta t, no ale tutaj znowu będą stałe błędu. Nie podoba nam się, że on nie jest symetryczny, więc trzeba się bardzo natrudzić, żeby tylko o jeden rząd podnieść równanie. Byśmy chcieli, żeby on był symetryczny to raz i żeby błąd był tylko w jednej zmiennej epsilon wyrażany, żeby stała błędu nie zrażała żadnych parametrów. Wykorzystamy w tym celu, żeby wyprowadzić coś podobnego, symetrycznego, metodę dekompozycji, zastosujemy metodę kompozycji. Czyli mamy tutaj elementy pola wektorowego i chcemy je wsadzić w jeden kawałek. To jest SBCH Symmetric Baker-Campbell-Hausdorff formula. Nie musimy jej poznawać, będziemy ją po prostu, chciałabym tylko powiedzieć, że mając x, y, x, zastosujemy tutaj SBCH i będziemy mieli E do jednego ciągu, gdzie mamy T, T do trzeciej, T do piątej, T do siódmej. Dobra, i teraz jest tak. Bierzemy sobie E do TX plus Y. Mnożymy z obu stron coś takiego przez E do minus jedna druga X i stosujemy do tego procedurę Baker-Campbell-Hausdorff. Wyliczamy ją, przekładamy te części na drugie strony, i mamy, że E to X plus Y jest i tutaj są pierwsze pole wektorowe wyciągnięte. Obliczyliśmy Baker-Campbell-Hausdorff i zauważyliśmy, że ten Baker-Campbell-Hausdorff to jest T razy Y, Y plus małe wyrazy. Bierzemy największy wyraz, czyli ten i ten Baker-Campbell-Hausdorff, ten wyraz przemnożymy przez największą część tego rozwinięcia. Co zrobimy? Znowu poprzekładamy, już tutaj pokażę, bo się zaczynamy spieszyć, poprzekładamy tutaj y na lewą i na prawą stronę i otrzymujemy znowu rozwinięcie, rozdzielenie pola wektorowego, dlatego E od SBCH. Teraz będziemy chcieli to włożyć do tego wzoru, tak? Czyli ten kawałeczek postawimy tutaj. Otrzymamy, że E do TX, Y to jest E do TX i to było nasze R0, to było nasze R1, to jest R1, to jest R0, a to jest T2 na razie. I w ten sposób wyprowadzamy metodę. Teraz, dlaczego używamy, dlaczego pracujemy w algebrze Liego i jak sobie radzimy ze stałą? Weźmy pole wektorowe równania Schrödingera. Takie abstrakcyjne z operatorami nie przeprowadzamy na razie semidyskretyzacji, tylko bierzemy nieskończenie wielowymiarowe operatory i analizujemy abstrakcyjne równanie różniczkowe, gdzie rozwiązanie ewoluuje w grupie Liego, czyli obiekt, który jest i grupą, jest ciągłą grupą, jest i grupą i rozmaitością różniczkową, czyli na tej algebrze Liego ewoluuje
rozwiązanie i ono ewoluuje wzdłuż płaszczyzny stycznej do grupy Liego, do odpowiadającej algebry Liego. I zauważmy, algebra Liego to jest przestrzeń wektorowa z nawiasem Liego. Nawias Liego tutaj to jest AB, to jest AB, odjąć BA, komutator, czyli błąd komutacji. I teraz zauważmy, że jeżeli gdybyśmy najpierw dyskretyzowali przestrzeń, czyli mielibyśmy tutaj macierzę, to obcowalibyśmy na przykład w takim komutatorze z macierzą aproksymującą Laplacian podniesioną do potęgi trzeciej. To by było coś, co by skalowało jak krok przestrzenny do szóstej, do minus szóstej, przepraszam. Natomiast jeżeli pracujemy w algebrze Liego, to bardzo upraszczają się zapisy i tutaj zamiast mieć ostatecznie szóstą pochodną, mamy tylko i wyłącznie trzecią pochodną. Dodatkowo wiele komutatorów się wyzeruje lub w ogóle nie posiada pochodnej. Więc bardzo dobrze jest robić te wszystkie operacje, które przed chwilą pokazałam, na nieskończenie wielowymiarowych obiektach. Teraz jak sobie radzimy z tym, żeby nie było stałego błędu? W taki sposób, że m i delta t ustalamy ich zależność od epsilon. Jeżeli przyjmiemy sobie na przykład, że mamy tyle kroków czasowych w przestrzeni, ile jest 1 przez epsilon, to jest tutaj dla przykładu, chcę pokazać, jak będziemy trzymali pod kontrolą te wyrażenia, to wtedy możemy z grubsza, machając rękoma, mówić, że delta n skaluje jak epsilon do minus n tej. I tutaj jest na przykład, normalnie byśmy mieli, że jak to jest, delta t skaluje jak epsilon do sigma, epsilon skaluje jak epsilon i druga pochodna jak epsilon do minus drugiej. Co razem daje epsilon do sigma do minus pierwszej, tak jak jest tutaj. I proszę zobaczyć, sposób na jedno byśmy powiedzieli, że to jest bardzo dużo, ale to jest pięknie ujarzmiane i my to po prostu trzymamy jakby tą wielkość w zależności od epsilona wszystko. Więc w ten sposób będziemy jakby mówili, jak duże są operatory. Tutaj jest, podobnie wylicza się wielkość tej drugiej części pola wektorowego. I teraz, jak będziemy robili splitting, absolutnie nie będziemy wchodzili w detale, ale na tej zasadzie, której pokazałam teraz, możemy powiedzieć, jak duże są te operatory. Przejdę tutaj kilka szczegółów, żeby pokazać ostateczny przykład dla R0, R1, R2, R3. Proszę zobaczyć, to są te duże R0, R1, które jest łatwo wyliczyć, a R2 już skaluje jak epsilon kwadrat, a to już jak epsilon do czwartej. To są bardzo małe macierze, dlatego tak szybko dostajemy dobrą zbieżność. Jeszcze jest jedna rzecz. Tak naprawdę fizycy i chemicy mówią, że przecież te obiekty nie działają w próżni. One są pod jakimś wpływem jakiegoś pola zewnętrznego, które ewoluuje w czasie. No i teraz, co zrobić, jeżeli potencjał zależy od czasu? Co zrobić, jeżeli chcemy działać laserem na układ? Jeżeli myślimy, to idąc tą drogą, co wcześniej, bierzemy sobie tutaj abstrakcyjne równanie w algebrze Liego, ale jak jest jego rozwiązanie? Czy możemy sobie liczyć na to, że to będzie całka? To jest wishful thinking. Niestety tak nie jest. Sprowadzenie na ziemię jednak nie jest takie bolesne, ponieważ dla tego abstrakcyjnego równania ewoluującego w algebrze Liego, ale musi już być dobrze postawiony problem, możemy wziąć tą całkę, to co powiedziałam, i dokonać korekty albo w algebrze Liego, albo w grupie Liego. Tutaj mamy dekompozycję pola wektorowego na 2. Jest problem, bo to nie są półgrupy, ale to są półgrupy dwuparametrowe, z którymi jakoś możemy sobie dawać radę. To podejście to jest rozwinięcie Magnusa. U chemików i fizyków oni mówią Dysona, a to rozwinięcie Ferra.
Rozwinięcie Magnusa to jest bardzo wredne, ale ujarzmione. I to, z czego ja się bardzo cieszę, to dlatego tutaj opowiedziałam o tym przykładzie. Tutaj są prace i to jeszcze nie wszystkie, które już są jakby aplikacją metodologii, którą Państwu pokazałam, do tego, gdzie potencjał zależy od czasu. Ja bardzo bym chciała podziękować za uwagę, jeszcze dodając, że wybrałam na dzisiejsze spotkanie wynik fundamentalny, który nam się udało uzyskać i który jest teraz, który ma bardzo dużo zastosowań. Przede wszystkim do różnych pól wektorowych i elektromagnetycznych, do innych równań, takich jak model Habarta, Solar Cell System, to z fizykami z Wiednia się udało wypracować jakiś wynik. Klein-Gordon bardzo się dobrze temu poddaje. Z Dirac'iem jest trudniej, ale też idzie wdzięcznie. Tam jest trudniej, ponieważ tam mamy pole magnetyczne i mamy spiny, więc tam się trzeba więcej namęczyć. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam za przedłużenie. Bardzo dziękujemy za bardzo wykład. Czy są jakieś pytania?